Witam tymczasem w kolejnym odcinku. Czego nie mówią ci nauczyciele? No tymczas, powiedz, ona jest kuliska czy płaska? Już od jakiegoś czasu dostaję takie pytania, ale niedawno dwaj z widzów postanowili zmusić mnie do podjęcia tego tematu, jaki niezbyt chciałem sam przygotowywać. Jako, że jestem słowny, to nie mogłem odmówić, jeśli sam was zachęcałem do cyklu filmowanie na żądanie. No cóż, słowo się rzekło, kobyłka u płota, jak powiedział kiedyś szlachcic Jakub Zaleski do Jana III Sobieskiego. O czym zatem dzisiaj będzie? O czymś, co ludzi mocno podnieca i toczą się dyskusje tak żywe, że niemal żadna bez obelg się nie obywa. Jak się domyślacie, temat kulistości i płaskości naszej Ziemi oczywiście śledzę od lat i jestem zachwycony tym, co tam się dzieje, bo to genialna lekcja na wielu poziomach jednocześnie, a ja lubię się uczyć. Dzisiaj z pomocą naszych widzów prześledzimy ten temat dokładnie i poddamy naukowej analizie, bez hejtu i wyśmiewania czy wyzwisk, co bez wątpienia jest dość niezwykłe w tym temacie. Zatem zaczynamy! Witam w cyklu Czego ci nie mówią? Cały temat płaskiej Ziemi to lekcja na temat, co wiemy, a w co tylko wierzymy. Zacznę od tego, że jeśli ktoś wie, to nie musi wierzyć. A jeśli wierzy, to nie musi wiedzieć. Bo wydaje mu się, że wie to, w co tylko wierzy. W większości przypadków nie mamy nawet pojęcia, że nie wiemy, a tylko wierzymy. Nie wierzycie? Ha, to dobrze. Na tym kanale nie musicie w nic wierzyć. Zacznijmy od początku. Dlaczego niby tak łatwo wierzymy we wszystko? No, bo od dziecka nas tego uczą, żeby wierzyć, a nie wiedzieć. Mama i tata każą nam wierzyć w to, co oni mówią o świecie i ludziach, co potem właściwie w większości okazuje się kłamstwem, a o czym planuje kolejny film. Jako dzieci oczywiście nie mamy szans się im przeciwstawić, bo jesteśmy uciszani. Często krzykiem, a nawet biciem. W szkole wcale nie jest lepiej. Nauczyciele objawiają ci, jak jest i wcale nie lubią, jak się z nimi dyskutuje czy zadaje niewygodne pytania. Ty masz tylko powtarzać za nimi i wkuwać na pamięć. Im lepiej wkujesz, tym lepsze stopnie dostajesz. Szkoła to nie jest miejsce dla dociekliwych. Takich nie lubią ani nauczyciele, ani koledzy. Jak masz pecha i od dziecka poznajesz jakiś kościół, to tam jest już mega szkolenie w przyjmowaniu najdziwniejszych rzeczy bez zadawania pytań. Wszędzie uczą cię, że są specjaliści, którzy wiedzą lepiej, a ty jesteś za głupi, żeby im przeczyć. Co zabawne, tak dokładnie jest w większości przypadków. Bo jakbyś nie był głupi, to byś się sam uczył i przestał pytać. Jednak każde zwierzę wie, że wszystko trzeba zdobywać najmniejszym możliwym wysiłkiem. Dlatego w najlepszym wypadku skupimy się na jednej dziedzinie i w niej wiemy więcej niż pozostali. Ale w innych jesteś, no, głupszy. Niekiedy żenująco głupi. Tego udowadniać nie muszę, bo jest za dużo dowcipów o genialnych naukowcach, co nie umieją załatwić codziennych czynności domowych. Jednak to płaska Ziemia to jest jeszcze więcej niż tylko niewiedza z kilku przedmiotów ścisłych i podstaw logiki. To jest test na to, że niemal nic nie wiemy, a we wszystko wierzymy. Może podam zabawny przykład z mojego własnego życia. Będąc w szkole, mieliśmy podać imiona matki i ojca do jakiejś ankiety o ich stanowiskach i wykształceniu. Łatwizna. Jednak, jakie było moje zdziwienie, jak się okazało w domu, gdy tylko o tym powiedziałem, że moja matka ma inaczej na imię niż przez lata wierzyłem. Wtedy dowiedziałem się, że to, że tata tak ją nazywa i wszyscy inni, łącznie z jej własną matką i ojcem, wcale nic nie znaczy, bo oficjalnie ma zupełnie inne imię. Zdziwieni? No to pomyślcie, jak ja byłem, a miałem wtedy już z 15 lat. Okazało się, że jej ojciec upił się, jak pojechał zapisywać ją do urzędu po kilku dniach, to zapomniał, jakie imię ustalili w domu i podał inne, jakie mu się właśnie podobało. Przez lata nikt o tym nie wiedział i zabawne było,
jak została pełnoletnia i poszła po dowód osobisty. I wtedy kłóciła się, że przecież pomylili się, bo ona ma inaczej na imię. No cóż, urzędnicy wiedzieli swoje, bo mieli oficjalny dokument podpisany przez jej ojca nadającego imię. I tak już zostało. Wszyscy wołali ją tak jak wcześniej, a w dokumentach pozostało, jak wpisał pijany ojciec. Żeby było zabawniej, znam kilka takich przypadków, gdzie woła się inaczej, mimo oficjalnego zupełnie innego imienia. Pewnie wy też takie osoby znacie. A to tylko mała lekcja z tego, co wiemy na pewno, a w co tylko wierzymy. I nawet często nie wiemy, że nie wiemy, a wierzymy. Zatem z tą wiedzą posłuchajmy naszego kolegi i obejrzyjmy przygotowany przez niego film, bo musimy mieć czujne zmysły na to, co jest wiedzą, a co tylko wierzeniami. Jestem przekonany tymczas, że żyjemy na płaskiej ziemi i nie wiem, w jaki sposób obaliłbyś tą wielce przekonywującą teorię, gdyż dowody mówią same za siebie. Weźmy dla przykładu chociażby to, że horyzont, który widzimy, jest zawsze płaski i nieważne jak wysoko wzlecimy do góry, nie zostanie on w żaden sposób zakrzywiony. Jednakże gdy widzimy zakrzywienie horyzontu z kamer umieszczonych na balonach, oznacza to, że użyto w nich z premedytacją obiektywu rybie oko, które ma na celu oszukać ludzi, wmawiając im, iż Ziemia ma kulistą formę. Witam wszystkich. Ostatnio odbyłem lot z Anglii do Polski i właśnie tutaj przesłałem taki krótki filmik, bo krótki, do kanału Tymczas, żeby po prostu ogarnął to delikatnie, bo to bardzo ciekawa sprawa. Mianowicie podążam za tą teorią płaskiej Ziemi. Tam oglądałem kilka tych filmów Erika Dubaja i Geranisma, którzy no, mają ciekawe te filmiki. No i tak nie podchodzę z powagą, jak to można ująć, przecież uczyli nas w szkole, że Ziemia jest okrągła, nie? Ale tak siedziałem właśnie przy tym oknie w samolocie, była godzina 9, tak jak powiedziałem, lot z Anglii do Polski, tak 9:10, jak spojrzałem na zegarek i tak mnie coś uświadomiło, ten horyzont, tak patrzałem, no rzeczywiście on był cały płaski, bo całe niebo było pokryte chmurami śnieżnymi, można powiedzieć, no. To nie tak nad Anglią, bo to zarejestrowałem ten filmik, to już jak było nad morzem leciałem i wlatywaliśmy do Francji, gdzie spostrzegłem, że jesteśmy nad Francją. No i jak widzicie w tym krótkim materiale filmowym, czwarta sekunda, jest takie coś jak odbicie. Ja myślałem, że to jest jakiś, nie wiem, odbicie świetne, paralaks, cholewka wie, na tym bulaju, na tej szybie samolotu. No ale co się okazało, że jednak nie. Także więc to dobrze, dokładnie to widać. I co ciekawe, to widać centralnie ten horyzont, że on jest płaski. Rzeczywiście jest płaski. Ja przeskakiwałem z jednego okienka do drugiego, po prostu tym telefonem, żeby po prostu ogarnąć, czy to po prostu, może to jest brudna szyba, czy właśnie jakieś odbicie, no ale jednak nie. Jednak to nie jest to. Także więc słońce świeciło od drugiej strony. No, dokładnie. A telefon miałem skierowany do tego, także nie ma możliwości, żeby to był jakiś na moim telefonie czy coś. No, sugeruje mi to, tak sobie pomyślałem, że jest to wielkość słońca. Po prostu wielkość słońca. Ona się odbija. Są śmieszne chmury, które tworzą coś takiego jakby lustro. No i wydaje mi się, że tak to wygląda. A co dalej z tym? Nie wiem. Pomyślcie sobie, dodajcie coś. Wszystko zależy od was. Każdy może myśleć jak chce. No ale jest dosyć to ciekawe. Także pozdrawiam tu Tymczasa. No i wszystkich, nie? Na razie. Trzymajcie się. Okej. Okay. Podsumujmy zatem, co widzieliśmy. No, jest płasko jak na stole. I słońce rzeczywiście odbija się w oczy, mimo że świeci za naszymi plecami. Okej, to jest oczywiste chyba dla każdego, kto to oglądał. Co jednak z tego wynika? Podsumuję może, jakie padły tezy, jakie mamy za zadanie dzisiaj zbadać naukowo. Czy zatem płaska Ziemia to naukowy fakt, bo mamy niezbite dowody? Może lepiej omówię wszystko po kolei i jak zwykle udokumentuję to ponad wszelką wątpliwość. Zatem absolutnie zgadzam się z tym, co widział nasz podniebny badacz. Zgadzam się też z tezą trzecią i nawet wyjaśnię mechanizm fizyczny, jak chcecie. Oto, co on dokładnie widział. To by się nawet zgadzało. A co o nich mówi nauka?
Aha, zatem rzeczywiście mogą one odbijać słońce, co jest zgodne z moim zapewnieniem o autentyczności całego filmu. Czyli jak dotąd nasz kolega ma całkowitą słuszność. Popatrzmy dalej. Dlaczego nie widać zakrzywienia Ziemi mimo tak dużej wysokości? Coś mi się wydaje, że za chwilę zmierzymy się z najsłynniejszym atutem tezy płaskiej Ziemi. Zacznijmy może od tego, co tam właściwie widzimy. Z takiego samolotu widać dość daleko, a nauka zwana nawigacją podpowiada mi, że z pułapu 10 tysięcy możemy widzieć nawet na kilkaset kilometrów. Czy to pozwoli nam zobaczyć koniec Ziemi? Bo niestety człowiek nie widzi w nieskończoność. Nie pozwoli nam na to sama budowa oka, a tak samo przejrzystość powietrza. Zatem to, co widzimy, zależy od dwóch głównych czynników. Zakrzywienia Ziemi i widoczności wynikającej z własności powietrza i czułości ludzkiego oka. Jednak przyda się coś zaznaczyć dla jasności. Okej, ale mniejsza z nazwami. Zajmijmy się odpowiedzią na pytanie, co my tu widzimy. Czy miał on szansę z tej wysokości zobaczyć zakrzywienie Ziemi? Zatem taki kawał Ziemi da się zobaczyć z samolotu przy idealnej widoczności. Naukowo byłby to wielki wyczyn, jakby widział dalej niż 300 km. Czyli nie miał szans zobaczyć końca Ziemi, a tym samym jej zakrzywienia. Co zatem mógł widzieć? Tylko płaski wycinek powierzchni planety, co niestety będzie wyglądało jak płaska powierzchnia. Bo każda kula z bliska wydaje się płaska. Najlepsze, jak zawsze, zostawiam na koniec. Jeśli zatem nie mógł widzieć zakrzywienia planety, to przecież jasno widział odblask Słońca z jego kształtem i wielkością. Czy zatem mamy dowód, że Słońce jest blisko, bo się odbija punktowo i nawet widać, że jest małe? Jeśli tak jest w istocie, to niestety nie tutaj znajdziemy na to dowód. Teza o tym, że Słońce jest z wielkości widzianego odbicia, jest fałszywa. Ponieważ nie chcę zastępować szkoły, nie będę opowiadał całej optyki, ale powiem tylko, że obiekty odbijające się tworzą najczęściej odbicie pomniejszone lub powiększone. Poza wyjątkowym przypadkiem, jaki nie ma szans powstać w tej sytuacji, bo powierzchnia odbicia musiała być idealnie płaska, jak teza o płaskiej Ziemi. Na filmie zaś widać, że co jak co, ale zachmurzone niebo płaskie to nie jest. Co zatem widzieliśmy? To jest znane zjawisko, ale pamiętajcie początek filmu. Może i znacie się dobrze na czymś jednym, ale w innych, no tak. To właśnie nastąpiło tutaj. Nie mając wiedzy z optyki czy innych dziedzin, jak przepowiadanie pogody chociażby, łatwo dać się oszukać, uznając coś zwyczajnego i znanego za wyjątkowe i tajemnicze. Niestety, nawet cycata pogodynka z telewizji by nas wyśmiała w tym przypadku. Dokładnie to miało miejsce tutaj, ponieważ Słońce o tej porze było nisko i świeciło z południa, co zgadza się z opowieścią naszego kolegi. Popatrzcie na symulację tamtego dnia, dokładnie tej lokalizacji. Wystąpiły więc idealne czynniki do powstania pięknego zjawiska optycznego, co właśnie podziwiał nasz badacz. Jaka z tego nauka? Jak w coś wierzymy, to usiłujemy zdobyć dowody na to, że nie mylimy się. Gdybyś się zatem nie naoglądał głosicieli płaskiej Ziemi, to by nawet nie zauważył nic dziwnego, albo by sięgnął do książek z fizyki czy nawigacji. Jednak wierzył w coś i to zastąpiło mu wiedzę. Uznał swoje wierzenia za wiedzę i nie szukał wyjaśnienia. Dobrze, że zachował się inteligentnie i wysłał filmik do takiego tymczasa, zanim ogłosił światu, że ma dowody na płaską Ziemię i obalił całą naukę z setek lat. Zatem szacunek dla Ciebie, że mimo przekonującej manipulacji głosicieli płaskiej Ziemi podszedłeś do tematu logicznie i naukowo i poszanowałeś dwie najważniejsze naukowe zasady. Jeden, zdobywanie dowodów i samodzielne badanie. Dwa, falsyfikacja swoich tez poprzez innego, niezależnego naukowca. Tak się właśnie postępuje, gdy się szuka faktów, a nie tylko umacnia się w swoich wierzeniach. Uszanujmy tego człowieka, bo zachował się mega inteligentnie. Jak chcecie, mogę po kolei omówić wszystkie znane mi lub Wam dowody na płaską Ziemię.
może uda nam się dokonać przełomu naukowego. Jednak nieszczególnie na to liczę, szczerze mówiąc, po dzisiejszym odcinku. Zachęcam do samodzielnego słuchania opowieści płaskoziemców i wyszukiwania naukowych wyjaśnień, bo to czyni nas mądrzejszymi. I z owczego stada wierzących przejdziecie do nielicznego plemienia Homo sapiens, czyli człowieka myślącego. No to tymczasem. Subujcie, lajkujcie i czekajcie na kolejne odcinki.